Witam. Za kilka dni będziemy mieć okazję zobaczyć kontynuację pewnego dość kontrowersyjnego filmu. Choć w sumie kontrowersyjnego to za dużo powiedziane, wszak został on uznany wszemi wobec za najnormalniejsze gówno. Jednak czy aby zasłużenie? I tak naprawdę to... ta. Ale najważniejszym jest odpowiedzenie, czemu ta opinia była tak jednogłośna? Czemu było aż tak mało głosów broniących tego filmu, chociaż jest w nim naprawdę wiele dobrych elementów? Bo widzicie, oskarżeń było wiele. Zbyt dużo dziur logicznych i fabularnych, przynajmniej w wersji teatralnej. Brak backstory Batmana. Czemu Lex był grany przez Zuckerberga? Zbyt ciemny i poważny. Zbyt wiele wątków zamkniętych w obrębie jednego filmu. Zbyt dużo niepotrzebnych wątków rozwijających DCU. Było ich naprawdę wiele, jednak według mnie ten film ma trzy fundamentalne wady, które go po prostu kładą. I to one odpowiadają za ogromną część hejtu, który na ten film spadł. Batman. To wada, którą widzimy najwcześniej na ekranie. Każdy, kto chociaż raz otarł się o postać Batmana, wie, że jedną z fundamentalnych cech postaci jest to, że pod absolutnie żadnym pozorem nie zabija. No właśnie. Zack z jakiegoś powodu uznał, że to dzieci nada. W zasadzie dokładnie to powiedział. Więc Batman w tym filmie zabija. Z jakiegoś powodu, bo tak w zasadzie to nie wiemy o nim w zasadzie nic. Osobiście oglądając ten film z początku miałem wrażenie, że Batman po prostu jest tak zniszczony i nie obchodzi go już, czy ktoś przeżyje, czy nie. Wszak większość dokonywanych przez niego egzekucji nie odbywała się jego własnymi rękoma. Niestety, szybko zostałem wyprowadzony z tego błędu. Batman nie tylko w tym filmie zabija, ale robi to bez żadnego zająknięcia. Nawet Superman, pomimo tego, że jest przeciwny jego metodom, to po tym jak stają się BFFs, nie ma co do tego żadnych zastrzeżeń. Widzicie, ta wada sięga dużo głębiej, aniżeli tylko w kreację postaci. Jak lepiej działałaby fabuła, jeśli Superman nie byłby jednym z wielu istnień zabranych na tamten świat przez Batmana? Co by było, gdyby Superman był pierwszą osobą, której Batman rzeczywiście chce zabrać życie? Której w jego mniemaniu musi odebrać życie? Wówczas otrzymalibyśmy nie tylko dużo bardziej wierną wzorowi postać, ale także dużo bardziej rozbudowaną. Moglibyśmy wówczas zobaczyć rozterki oraz determinację Batmana w dążeniu do celu, nawet jeśli miałby to kosztować jego duszę. Próbowałby wówczas dehumanizować Clarka, a tekst... miałby wówczas nie tylko walor fajności, ale także walor fabularny. A to akurat w prostej drodze prowadzi do usunięcia tego. Zresztą, kto mówi o swojej matce do kogoś po imieniu? Jednak wówczas wystarczyłaby informacja, że Supek ma matkę, a jak wiemy, Batek ma na tym punkcie hopla. Z tego powodu runęłaby cała idea zdehumanizowanego Supermana, który potencjalnie może zagrozić ludzkości, albowiem nie tylko jest człowiekiem, ale także ma tutaj rodzinę, o którą się troszczy. Batman vs. Superman. To jest zarzut nie tylko fabularny, ale także i stylistyczny. Film przez cały czas buduje atmosferę do tego wielkiego, wręcz epickiego rozwiązania. Kurde, tytuł filmu nawet nam to implikuje. Stanięcie w szranki największych wojowników owego świata. Tylko, że... wykonanie absolutnie nie dorosło do pokładanej w niej roli. Nie chodzi o wykonanie czy efekty, ale bardziej o logikę całego starcia. Bo jak wszyscy wiemy, najbardziej niszczycielskim atakiem na kogoś niemal niezniszczalnego jest pieprznięcie go zlewem ceramicznym. A jeśli Batman rzeczywiście chciałby wyeliminować Supermana, to powinien po prostu stworzyć kilka nabojów z kryptonitu i pakować je w słupka na samym początku walki. Takich scenariuszy są dziesiątki. Ale oprócz tego film tak desperacko próbuje do niej doprowadzić, że pomijany jest fakt, że ta walka mogłaby zostać zaprzestana w każdym momencie. Wystarczyłoby, żeby Subek krzyknął cokolwiek, na przykład, że to Lex przysmażył Kapitol, czy coś w tym stylu, a potem to by się jakoś potoczyło. Ale poza tym wykonanie. Ani razu nie poczułem wagi żadnego z ataków podczas tej walki. To powinno być epickie starcie, gdzie intelekt i czysta determinacja walczą z brutalną siłą i odpornością. Gdzie to jest? To, co się udało uchwycić w Man of Steel, tutaj padło spektakularnie. Bo pewnie cały budżet poszedł na walkę z Doomsdayem. Jednak szczerze mówiąc, jeśli chcecie zobaczyć prawdziwie dobrą walkę pomiędzy Batmanem a Supermanem,
to obejrzycie animację Dark Knight Returns. I to już dziwne, że większe mięso czułem oglądając animację, nawet jeśli jest absolutnie przegenialna i zasługuje na swój odrębny materiał, aniżeli oglądając film aktorski. Obietnica. Pomimo tego, co powiedziałem wcześniej, to uważam, że największą wadą tego filmu jest obietnica złożona widzom. Tytuł. Oczywiście było to dobre zagranie marketingowe, jednak jednocześnie nałożyło na ten film ogromną presję. Presję starcia dwóch największych superbohaterów w historii, którego fani nie mogli się doczekać od dziesięcioleci. Zapowiadał on starcie idei największych gladiatorów świata w epickiej bitwie, wobec której nic nie mogłoby się równać. Jednak ten film tak naprawdę nie jest o tym. To nie jest historia Batman vs. Superman, a bardziej to jest historia początku relacji między nimi. Gdyby ten film nazywał się choćby Batman i Superman, to zmieniłoby kompletnie jego odbiór oraz oczekiwania względem niego. Oczywiście nie zrobiłby to z niego arcydzieła, jednak wówczas intryga Lexa Luthora, który chciał wyeliminować Supermana rękami Batmana, oraz późniejsza walka z Doomsdayem byłby całkowicie zgodny z duchem filmu. Wówczas tak wiele uwagi nie poświęcono by temu, że starcie pomiędzy dwoma herosami nie było wystarczająco epickie, czy nawet ostatecznym rozwiązaniem fabuły. Sama walka byłaby wówczas jedynie etapem w ich relacji, której nie pozwolono by się rozwinąć, a prawdziwym rozwiązaniem byłoby pokonanie Doomsdaya i Lexa. Jednak w prawdziwym świecie wszystkie znaki na niebie i ziemi mówiły, że będzie to film o konflikcie Batmana i Supermana. I tak go ludzie oceniali. A oceny były złe nie tylko dlatego, że sam film był obiektywnie słaby, ale także dlatego, że cała jego uwaga nie była skupiona na tym, czym sugerował, że będzie. W zasadzie to sam film jest dobry przez większość swojego czasu, aż do rozpoczęcia walki z Batmanem. Worldbuilding, działania Batmana w Gotham, czy zagęszczająca się intryga Lexa świetnie budują napięcie. Naprawdę. Wersja teatralna nie była pod tym względem zbyt dobra, jednak ja zdecydowanie wolę Ultimate Edition, gdzie większość dziur w wersji teatralnej po prostu nie istnieje. Porównałbym to poniekąd do Domku z Kart, gdzie każdy zabrany element było niezmiernie trudno czymś wypełnić. Jednak jeśli się nad tym zastanowić, to Wonder Woman miała dokładnie ten sam problem. Wątki oraz rozważania nabudowane przez pierwsze dwa akty zostały wyrzucone w ostatnim jedynie w celu zrobienia wielkiej CG masakry. W wielkim skrócie, najpierw nabudowuje przez cały film, że ludzie mogą być zarówno dobrzy, jak i źli, aby potem wepchnąć Aresta i powiedzieć, że nie, jednak ludzie są dobrzy i byli po prostu przez niego kontrolowani. Ale ten film nadal jest uznawany za dobry. Więc pytanie, czemu? Według mnie chodzi właśnie również o obietnicę. Jedyną obietnicą, jaką mieliśmy w przypadku Wonder Woman, było to, że popłynie ona do świata ludzi i będzie tam robić dobro. Tutaj natomiast w ostatnim akcie mamy współpracę obu ludzi, którzy powinni się naparzać. Z jednej strony mamy rozwiązanie, które jakoś strasznie nie koliduje z duchem filmu, a z drugiej mamy działanie z nim sprzeczne. Ale porównajmy to również z konkurencją. Marvel. Kapitan Ameryka Civil War. Ten film zrobił niemal wszystko lepiej niż Batman v Superman. Jednak zobaczmy jego obietnicę. Obiecywał nam podziały. Wojnę domową, czy tam secesyjną. Przez większość filmu nabudowuje aż do sceny na lotnisku. Potem mamy pogodzenie obu stron, jednak ostatecznie kończymy film na trwałym podziale. Jak gorzej by ten film działał, gdyby ostatecznym rozwiązaniem fabuły było pokonanie Zimo? Co by było, gdyby tytułowa wojna domowa była tylko sekwencją na lotnisku, bez rzeczywistego skutku na świat przedstawiony? A to dokładnie stało się z Batman vs. Superman. Dziękuję wam za obejrzenie i słyszymy się następnym razem. Wszystkiego dobrego i... Martha! Wam wszystkim cześć.